dobry, witam serdecznie na kolejnej lekcji, czwartej już, gry na gitarze dla początkujących. Ostatnio poznaliśmy gamę C-dur, przypomnijmy sobie. Mam nadzieję, że gracie i pokażecie nas w swoich komentarzach, jak ćwiczycie gamę. I mam nadzieję, że będę mógł ocenić wasze postępy w grze na gitarze. Przypomnijmy sobie gamę. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Tak, mamy gamę. C-dur, pięknie. Słuchajcie, mamy gamę, mieliśmy ćwiczenia dwa. Może czas spróbować zagrać proste piosenki, oparte na tej gamie właśnie C-dur, którą żeśmy poznali. Proste piosenki, może są to piosenki dziecięce, ale nie chodzi o to w tym, że to są piosenki dziecięce, tylko chodzi o to, żeby właśnie zapoznać się z tą naszą gamą, którą żeśmy poznali, żeby zapoznać się grając różne melodie na niej. Ciekawe, czy poznacie tą melodię. Tak, to był Stary Niedźwiedź. Bardzo dobrze. Stary Niedźwiedź mocno śpi. Jest to piosenka oparta w całości na gamie C-dur, dlatego powinno nam się prosto to grać, ponieważ wykorzystujemy dźwięki praktycznie tylko z poprzednich zajęć. I tak. Pierwsze dźwięki. Pierwszy dźwięk zaczynamy od struny A, od trzeciego progu. Mamy pierwszy dźwięk. Sta. Dalej struna D, drugi próg. Trzy razy ten sam dźwięk powtarzamy, czyli mamy od początku. Stary niedźwiedź. Tak, mamy cztery dźwięki z tej melodii. Przeskakujemy na strunę, na tej samej stronie na próg trzeci. Z drugiego, czyli mamy trzeci próg na strunie A, następnie struna D, 2, 2, 2, 3. Tak? Słuchajcie, ważne jest, żeby nie grać za szybko. Jeżeli mamy dźwięki, które są identyczne, te same, czyli w tym przypadku mamy na strunie D drugi próg. Wiem, że uczniowie mają tendencję do tego, żeby przyspieszać w tym momencie. Skoro są trzy, to można szybciutko zagrać, tak? I robi się wtedy taki niepokojący zbitek. Posłuchajcie. Tak? Jest łatwiej komuś zagrać te trzy dźwięki obok siebie, dlatego przyspieszę w tym momencie. Pamiętajcie o tym, że nie wolno tak robić, ponieważ wtedy melodia nie będzie się zgadzała, rytm piosenki nie będzie się zgadzał, tak? Czyli musimy wszystko w jednym tempie zagrać. Czyli mamy stary niedźwiedź mocno śpi, tak? A nie ma. Stary niedźwiedź mocno śpi, tak? Pamiętajmy o tym. Jeszcze raz, mieliśmy już raz, trzy, cztery, pięć dźwięków w sumie, czyli dźwięk na strunie A na trzecim progu, raz, na strunie D na drugim progu, dwa, trzy, cztery, później struna ta sama, trzeci próg i wracamy na strunę A na piąty próg, czyli mamy i wracamy do pierwszego dźwięku, tak, jeszcze raz, struna A 3, struna D, 2, 2, 2, 3, struna A, 5, struna A, 3. Jeszcze raz. Pierwsza część za nami. Zaraz będzie druga część.
Drugą część zaczynamy od struny D, od drugiego progu. I przeskakujemy od razu na piąty próg. Czyli mamy na strunie D dwójka. 5, 5, 5. Tak? Połączmy wszystko razem. Pierwsza część. 3, 2, 2, 2, 3. Na strunę A wracamy 5, 3. Druga część. 2 na strunie D. Później 5. Ok, to jest wszystko, co mamy do tej pory. Jeszcze raz zagram całość. Ok. I teraz przeskakujemy na strunę G, również na piąty próg. Czyli mamy tutaj, zakończyliśmy na 3 razy na strunie D na piąty progu. Przeskakujemy na strunę G tym samym palcem małym. I skakujemy na drugi próg. Na tej samej strunie G. I wracamy na strunę D na piąty próg. Jeszcze raz. Piąty na strunie G. Drugi na strunie G. I piąty na strunie D. Połączmy to w całość. Struna D. Drugi próg. Piąty. Piąty na strunie G. Na strunie G dwójka. I wracamy na strunę D. Piątka. Zagram teraz całość, całość do tego momentu, kiedy, do którego poznaliśmy, czyli zaczynam od strony, strony A. Ok, myślę, że to jest wystarczająca ilość materiału jak na kolejną, na czwartą lekcję. W piątej lekcji poznamy resztę starego niedźwiedzia. A tymczasem trzymajcie się zdrowo.